To po mojej prawej stronie Zbigniew Bujak, kłaniam się nisko. Marian Piłka. Dzień dobry. Panowie wtedy byli ciut młodsi i mieli swoje przygody, bo będziemy dzisiaj mówić, proszę państwa, o stanie wojennym 34 lata temu. Panowie, wyobrażamy sobie taką sytuację. Dzień dobry, jest 8:02. Witam was w 1981 roku. Radio RMF zacznie nadawać dopiero za 9 lat. A co panowie robią? 8:02. Zbigniew Bujak. Jestem w klasztorze, w pobliżu stoczni. Z klasztoru widać nieco bramę. Widzimy, że wiem, że stocznia jest otoczona. No i jeden z ojców idzie do stoczni z moim listem i z pytaniem, czy mam wejść na teren stoczni. Czy tam brę, czego jestem potrzebny i czy się przydam. Przyszła później po paru godzinach odpowiedź, że nie, ci co tutaj są wystarczą, a ty spróbuj się jakoś uchować. Marian Piłka. Ja jestem już w celi w więzieniu w Białej Podlaskiej. Zostałem z domu wywieziony gdzieś po koło godziny pierwszej. No i w celi nas jest czterech aresztowanych. Jeden z nich mówi, jak to? Przecież jesteśmy legalnie zarejestrowanym związkiem, więc próbuję go pocieszać. Dla mnie to nie była nowina, to było, ja wiem, 25, 7 czy któreś tam aresztowanie. W związku z tym nie, to była dla mnie nie nowość, że się znajduję znowu w areszcie. Natomiast w celi jest grobowa atmosfera. Wszyscy są przekonani, że no to się skończy ogromnym przelewem krwi. Ja próbuję rozładowywać atmosferę, ale to nie bardzo wychodzi. No dobrze, bo właśnie pan uniknął aresztowania, chociaż pan był wtedy w Gdańsku. Tam było posiedzenie Komisji Krajowej. Jakim cudem? Przypadek, dlatego że na Komisji Krajowej wiedzieliśmy, jaki jest tryb podejmowania decyzji, więc nie ulegało wątpliwości, że będziemy obradować jeszcze w niedzielę. No i w związku z tym zapadła decyzja, że wszyscy wracają do hotelu i na drugi dzień jeszcze kontynuujemy obrady. Najprawdopodobniej z tego powodu przesunięto, czy zmieniono, druga strona zmieniła trochę scenariusz. Zamiast nas nakrywać tam w stoczni, co było, oczywiście było, mogło być niebezpieczne, postanowiono nas zgarnąć w hotelach, co jest oczywiście dużo bezpieczniejsze. Tylko że o 11 wieczorem nagle przyjęliśmy wszystkie uchwały i powiedziano, no to obrady kończymy, kto chce, wraca do domu. I my po prostu, ja, Zbyszek Janas, inni, zamiast jechać do hotelu... Zbigniew Romaszewski. Widzieliśmy się zresztą na dworcu. Zamiast do hotelu poszliśmy na dworzec. A to jakim cudem pan się znalazł później w klasztorze? Zamiast wsiąść jak Romaszewski do pociągu... Jest godzina, tak, jest godzina mniej więcej druga i widzimy, że otoczony został hotel Monopol. Idziemy, poczekaliśmy, aż to ZOMO, ta policja stamtąd odejdzie. Idziemy do tego hotelu, pytamy, co tu się działo. Na co recepcjonistka mówi, aresztowali kierownictwo Solidarności. Aha, Jonyszkiewicza, no tak. Aha. Marian Piłka został aresztowany na wsi, u swoich rodziców, prawda? Ja zostałem zatrzymany, to się nazywało internowany. Tak. Internowany, tak. Muszę powiedzieć, że ja w ogóle byłem zwolennikiem szukania jakiegoś kompromisu z komunistami, bo uważałem, że sytuacja jest taka geopolityczna. I pamiętam, że 13 grudnia słuchałem taśm z Radomia, bo to w radiu non-stop puszcza... I wtedy doszedłem do wniosku, że jednak z tymi komunistami nie sposób jakoś tam znaleźć jakiś modus vivendi. I właśnie 12 grudnia to był moment, kiedy doszedłem do wniosku, że trzeba im, że tak powiem, przyłożyć. No to właśnie. Natomiast aresztowano mnie gdzieś koło godziny pierwszej, mama mnie budzi, mówi, Marian, dobijają się do, milicja dobija się do drzwi. Zostawmy to aresztowanie, obu panów włączy to i takim kluczem, nikt nie wejdzie, panowie, was właśnie zaprosiłem, że pana
5 lat szukali. 4,5. No dobrze, 4,5. Rocznikowo 5. A pan, panie Marianie, wziął i uciekł. No, zanim uciekłem, to jeszcze jak mnie wieźli z Garwolina, bo ja byłem internowany w swoim domu w Trąbkach, no to sobie pomyślałem, bo mi się zdarzało już wcześniej próbować uciekać, jak mnie próbowali aresztować, dlatego że siedzenie w areszcie to nic przyjemnego. W związku z tym... Niewiarygodna historia, naprawdę. W związku z tym, jak wieźli mnie to do tej Białej Podlaski, to sobie tak myślę, powiem, że mam potrzebę, jak mnie, jak zatrzymają samochód, no to zacznę uciekać, bo jestem młody, do lasu, sprawny, prawda, i tak dalej. I nie przypuszczałem wtedy, że mogą strzelać, bo za Bogdanem Borusewiczem, jak uciekał 13 grudnia, to strzelali. No ale milicjant przykuł mi się kadejdankami do ręki, więc w związku z tym uciekanie z milicjantem nie wchodziło w rachubę. Natomiast... To mamy piękne ucieczki. Mało skuteczna. Natomiast no, jak człowiek siedzi w więzieniu, więzienie jest tak nienormalną sytuacją, że człowiek tylko myśli o wolności. No to jak pan uciekł? Nie, no, w sposób zupełnie banalny. Dlatego, że postanowiłem załatwić sobie szpital. Tylko problem był z tym, jak znaleźć jakąś chorobę. Dlatego, że jak ma się te 20 parę lat, no to tą chorobę trudno znaleźć. No w końcu szukałem, znalazłem, że mam żylaki, które mogę zaoperować, które mnie zupełnie nie bolały. No zostałem przywieziony do szpitala. Chcieli mi tam odesłać, ale jakiś tam lekarz, doktor Ziemniakowicz, że tak powiem, zdecydował, że zostanę przyjęty, ale to było, o tym wiedzieli ci, którzy mnie przywieźli. W związku z tym poddałem się operacji, ale długi czas mnie tam lekarze przetrzymywali, ale w pewnym momencie bezpieka przyszła i chce mnie aresztować. Ja już miałam załatwione miejsce, wszystkie drogi prowadzą do klasztoru. No właśnie, bo ja chciałem o to spytać, bo mianowicie, pan również trafił do klasztoru. Tak, no właśnie, wyszedłem na sąsiedni oddział, gdzie miałem ubrania, dlatego że będąc w szpitalu robiliśmy wypady na miasto i przebrałem się i poszedłem do klasztoru. Marian Piłka ukrywał się w klasztorze. Pan rzeczywiście przez długie lata, nie, jak to było? Przepraszam, bo pana pierwsze zatrzymano dopiero w 86 roku. 5 lat. Przepraszam, zwariować. No naprawdę, przez 5 lat jednak, no tak, no ja nie mówię, że wyjechać za granicę, bo wtedy nikt nie wyjeżdżał za granicę, także pod tym względem był spokój, no ale nie można przez 5 lat normalnie żyć. Nie można, to jest zupełnie inne życie, zwłaszcza, że mechanizm ukrywania się, opracowany zresztą przez dwie arcyinteligentne kobiety, więc tutaj bezpieka nie miała, jak pan się domyśla, żadnych szans, polegał w sumie na tym, że co miesiąc zmieniałem mieszkanie. Co pan, miesiąc to byłem się pan w innym mieszkaniu po prostu. A jak to było, że tam oni rzeczywiście już pana prawie mieli, już kożuch złapali, już pana prawie mieli i pan się tak im wymknął? No tak, bo mieli swoje procedury, prawda? Więc moment aresztowania był o tyle interesujący, że łapano Radio Solidarność. A, no tak. I otoczono całe osiedle, a ja akurat wtedy miałem spotkanie z Aleksandrem Małachowskim. A Małachowski był radiowcem także. Więc tu im się wstępnie coś skojarzyło. Postanowiono nas jednak zatrzymać, sprawdzić kto, co, jak. Ale, jak ja mówię, na szczęście złapali też panowie nadających. Do wspominek jeszcze wrócimy. Dobrze. Jedna rzecz się kładzie trochę cieniem na tych historiach, które w sumie skończyły się dobrze. Ksiądz Henryk Jankowski, symbol Solidarności, jej kapelan, jest oskarżany o gwałty, o pedofilię, o molestowanie seksualne. Jak panowie znali w ogóle księdza Jankowskiego, jak panowie na to patrzą? Marian Piłka. Znaczy, ja trudno powiedzieć, że go znałem raz już po upadku komuny, gdy w Gdańsku byłem z delegacją, bo ja się zajmowałem kwestiami polonijnymi, z delegacją Kongresu Polonii Kanadyjskiej. To byłem i tam złożyliśmy mu wizytę, dlatego że ci przedstawiciele Kongresu Polonii Kanadyjskiej chcieli się z nim spotkać. To był jedyny raz, kiedy się z nim bezpośrednio spotkałem. Natomiast Zbigniew, wie pan, jak to ocenia? Chyba z księdzem Jankowskim problem mieliśmy zawsze, chociaż to, co teraz zostało ujawnione, szczególnie gdy chodzi o kwestię pedofilii, mnie samego zaskoczyło. Bo to, że tam jest w tle jakiś homoseksualist, to było dla nas oczywiste. Wystarczyło zobaczyć jego łazienkę i pokój sypialny. Natomiast to nas zaskoczyło. Na rmf24.pl i w interi.pl
o Lechu Wałęsie i tym, co znaleziono w Instytucie Hoovera. Dalszy ciąg wspomnień, ale też no, o polityce. Zapraszam serdecznie słuchaczom radia. Bardzo dziękujemy. Chciałem dokończyć tę historię z jednak najpierw o księdzu Jankowskim, bo to jednak jest wstrząsające. Marian Piłka. No to nie ulega wątpliwości, że te oskarżenia są bardzo poważne i w gruncie rzeczy ksiądz Jankowski był traktowany trochę jako osoba taka, jak to powiedzieć, ekscentryczna, w sensie... No, ekscentryczna, ale jednak, przepraszam, niewielu było księży, którzy tak jawnie, zdecydowanie stanęli po stronie Solidarności. Nie, to prawda. W związku z tym, tym bardziej to jest rzecz no, niezwykle przykra, ale to oznacza, że trzeba sprawę wyjaśnić do końca po prostu. Wie pan, był taki wstrząsający list, wpis na Facebooku Andrzeja Celińskiego na temat księdza Jankowskiego, który mówi, no wszyscyśmy wiedzieli, że coś z nim jest nie tak, choć że aż tak fatalnie to nie. Tak, ale wie pan, jak my od początku z księdzem Jankowskim był problem, dlatego że już wtedy, kiedy pojawił się na terenie stoczni i odprawił mszę, to już wtedy, wiem to od uczestników, organizatorów tego strajku, że oni wysłuchali jego kazania i powiedzieli, chłopaki, coś jest nie tak. No, skończyło się to rzeczywiście wszystko bardzo, bardzo smutnie. Tak. I później Jeman... Przepraszam, panowie, krótkie pytanie. Powinien ksiądz Jankowski, ja wiem, że do Gdańska, my jesteśmy w Warszawie, ale powinien mieć pomnik swój w Gdańsku? No nie, pomnik publiczny nie, to... Ja też uważam, że jeżeli to jest prawda, o czym się teraz mówi, to też myślę, że to nie jest właściwe. A skoro jesteśmy już przy pomnikach i nazw ulic, wczoraj zaskoczył mnie Sławomir Neumann z Platformy, który powiedział, że w Warszawie powinna być ulica Lecha Kaczyńskiego, a nie Armii Ludowej. I czy panowie się z tym zgadzają? Ja uważam, że Lechowi Kaczyńskiemu ulica się należy, natomiast niekoniecznie akurat tego typu podmiana. Mhm. Nie no, to, że jest tu ulica Armii Ludowej, to myślę, że świadczy o tym, że do tej pory nie rozliczyliśmy się z komunizmem. To w moim przekonaniu najwyższy czas. Natomiast Lech Kaczyński ma swoje zasługi, jeżeli chodzi o kwestie dywersyfikacji gazowej i budowy muzeów. Natomiast nie ulega wątpliwości, że też jest odpowiedzialny za traktat lizboński, który był największą klęską dyplomatyczną Polski. I tu zaraz dojdziemy do tego, co panów różni, ale ja najpierw zadałem inne pytanie. Czy powinien mieć swoją ulicę, panie Marianie? Ja nie jestem przeciwko temu, żeby miał swoją ulicę. No właśnie, bo panowie rzeczywiście 13 grudnia byliście po jednej stronie, później jeszcze przez dobrych parę lat, a w 1991 roku spotkaliście się w Sejmie pierwszej kadencji. No pańska to już była druga kadencja, bo pan był... Nie, pierwsza, bo pan nie był z listy OKAP-u. Pan nie był z listy OKAP-u, tak, przepraszam, tak, oczywiście. Tak. Pan też nie był posłem z listy OKAP-u, to była pierwsza kadencja, ale znaleźliście się po dwóch, no, na dwóch różnych skrzydłach. Pan był wtedy jedynym posłem swojej partii, Ruchu Demokratyczno-Społecznego, takiej bardzo lewicowej, był pan zwolennikiem liberalizacji aborcji i tak dalej. A pan był najbardziej konserwatywną częścią ZHN-u. No, ja osobiście uważam, że ZHN był taką kontynuacją ideowego przesłania Solidarności. To jest moja ocena ZHN-u i w moim przekonaniu ZHN wtedy chyba najlepiej rozpoznał zasadnicze wyzwania i zagrożenia stojące przed naszym krajem. Nie chcę, żebyście się panowie spierali o to, kto wtedy miał rację, bo to przepraszam, trochę jednak z życia chrząszczy już. Ale wie pan... W tamtym czasie ja nie miałem jeszcze poczucia, żebyśmy stali gdzieś po dwóch stronach barykady. Różnych stronach. Bo po drugiej byli kto? Komuniści? Komuniści. Oczywiście. Ja miałem pełną świadomość, że jakby kwestia systemowej przepraszam za zmiany. No, wie pan, użyłem tamtego sformułowania krytycznego, gdy chodzi o styl rządzenia państwem. To o tym mówię. Ale to komuniści byli po drugiej stronie, a Marian Piłka jednak po pańskiej?
Tak. Znaczy, ja tak, mam podobne tak. odczucia, jednak dlatego, że się... była możliwość rządu Suchockiej, gdzie była Unia Wolności i Unia Demokratyczna, no, przepraszam, i ZHN, ale nie było możliwości takiej, żeby ZHN znalazł się w jednej koalicji z SLD. Ta pamięć była zbyt świeża i w związku z tym tego typu możliwości, nie tylko dlatego, że była zbyt świeża, po prostu dla nas cały nurt komunistyczny to był nurt wysługiwania się obcemu mocarstwu, który powinien zniknąć ze sceny politycznej. No dobrze, ale panowie, jedna rzecz jest pewna. Wasze drogi polityczne się rozeszły i to w sumie naturalne. Ja jakoś nie patrzę na to tak dramatycznie, że się podzieliliście, no bo to oczywiste, macie różne poglądy. Ale co dzisiaj, po tych 34 latach od tamtego grudnia i w ogóle po dobrych prawie 30 latach no, wolnej Polski, co was dzisiaj łączy? Znaczy, oprócz pamięci. Znaczy, ja myślę, że to jest jednak dość istotne, dlatego że jeżeli dzisiaj mam często do czynienia z różnymi zarzutami, takimi czy innymi, to w stosunku do swoich przeciwników politycznych, konkurentów, przeciwników politycznych, zawsze mam takie poczucie, że jednak... mówię historycznie, tych, którzy brali wtedy udział w działalności czy Solidarności, czy wcześniej działalności opozycyjnej, że jednak oni mają, zrobili coś, czego często ci krytycy, którzy ich krytykują dzisiaj, nie zrobili. Można się z nimi zgadzać czy nie zgadzać, ale mają piękną kartę po prostu. Panowie nie mają problemu z tym, żeby podać sobie rękę? Nie. Żadnego. Natomiast wie pan, czy my się dzisiaj w czymś możemy zgodzić? No musielibyśmy to sprawdzić po prostu. W jakiś sposób musielibyśmy sprawdzić. Panie Marianie, mam pytanie. Znamy problem w Cieśninie Kerczeńskiej, czy w ogóle konflikt w Ukrainie. Ale w Polsce mamy brygadę ukraińsko-polsko-litewską. Co z tą brygadą zrobić w warunkach tego typu wojny? Co by pan zrobił? Czy ja w ogóle jestem krytyczny wobec tego typu brygad? To nie dotyczy tylko tej, ale także współpracy z Niemcami. Osobiście uważam, że jeżeli chodzi o wojsko, to rząd polski powinien mieć pełną kontrolę nad swoimi żołnierzami. W związku z tym myślę, że w takiej sytuacji te brygady powinny być rozwiązane po prostu. No to się nie zgadzacie. Ja bym, no wie pan, bo to jest właśnie to. Jest brygada i teraz nagle co z nią zrobić? Jeżeli pan no dobrze, utrzyma, to jest, wie pan, sygnał dla Moskwy niedobry. Ja bym ją po prostu przeniósł na Ukrainę, a rząd polski i litewski powinien podjąć decyzję, że jeżeli ktoś dobrowolnie chce w tej brygadzie służyć, proszę bardzo, ma prawo. Dobrze, to zostawmy ten... Dogadalibyśmy się? Znaczy, ja jeszcze raz mówię, że ja jestem zwolennikiem likwidacji tego typu brygad. Jest pan starszy, mógłby pan ustąpić. Jest pan starszy o całe 5 miesięcy, jak sprawdziliśmy przed rozmową. No może dlatego, że ja jestem z desantu, więc oczywiście ja bym się... A ja nie służyłem w armii, dlatego że studiując na KUL-u, KUL był dyskryminowany. Nie przyjmowano wtedy wszystkich absolwentów wyższych uczelni, przyjmowano do SOR-ów, szkół oficerów rezerwy, a my byliśmy dyskryminowani i z automatu byliśmy przenoszeni do rezerwy. Ja się uczyłem zakładać ładunki wybuchowe, a pan Marian uczył się pacierze. Nie pacierze, tylko modlitwą, a tu trzeba brzytwą, albo jeszcze gorzej, sprężynowym nożem, jak śpiewał Kielus w baladzie o jeżach dotyczącej stanu wojennego. Balady o jeżach, tak. To, pozdrawiamy ciebie, Janku. Janek bardzo nas, serdecznie. Janek tak. nas nie słucha, na pewno, ale oglądać może. Janek nas na pewno nie słucha, dlatego że o tej porze pewnie śpi, bo oglądał w nocy jakieś zwierzęta albo inne gwiazdy na swoich Mazurach. Dzisiejsza Rzeczpospolita, wczoraj była też ta historia, donosi o liście generała Kiszczaka do Lecha Wałęsy. To jest list Kiszczaka do Wałęsy, nie Wałęsy, to Kiszczaka, który znajduje się w archiwum Hoovera. No i jest to taki list, w którym z 93 roku, w którym tuż sprzed wyborów, w których no, zwyciężyło SLD, ale przecież wtedy jeszcze tego ani Kiszczaka, ani Wałęsa nie wiedzieli. Jest to list, w którym Antoni Dudek, historyk, komentuje tak. Kiszczak daje Wałęsie do zrozumienia, że jak się nie uspokoi, to pewne dokumenty ujrzą światło dzienne. Po prostu go szantażuje. Jakbyście panowie mieli za chwilę godzinne spotkanie sam na sam z Lechem Wałęsą, takie szczere, bez kamer, bez dziennikarzy, to o czym byście rozmawiali?
Bo obaj mieliście swego czasu różne burzliwe relacje z Wałęsą, ale na innym tle i w innych czasach. Zbigniew Bujak. O czym mam powiedział Lechu? Nie no, oczywiście rozmawiałbym z nim o tym, jak on dzisiaj, teraz ma funkcjonować. Na czym polega jego, że tak powiem, wielkość w świecie. Bo to jest tak, że często trzeba to samemu zrozumieć, samemu się jakby umieć zobaczyć w tej nowej sytuacji, żeby wiedzieć, na jaki temat zabierać głos, o czym mówić i tak dalej. I tutaj mam takie właśnie poczucie, że Lechu stracił tych ludzi, którzy mu umieli powiedzieć, pokazać, doradzić, jak on ma w tym świecie funkcjonować. I stąd różne takie faux pas, które się zdarzają i które później nam wszystkim ciągną. O przeszłości by pan z nimi nie rozmawiał? Nie, dlatego że wie pan, my akurat tę przeszłość bardzo dobrze znamy i to kiedy on i wiemy, na czym polega jego problem z tą przeszłością i w dodatku, wie pan, na żyjemy... Na czym polega problem Wałęsy z przeszłością? Proszę pana, głównie na tym, że w polityce, w takich sprawach jest jedna żelazna zasada, którą każdy, że tak powiem, doradzi, a szczególnie pan. Idź w zaparte. Właśnie ja odwrotnie bym doradził z Wałęsie, żeby on się w 93 najpóźniej, nie, w 90, przepraszam, w 92, kiedy... Nie pan, tylko Tolek kiedy Wałęsa była, wszystko kiedy zrobił. Kiedy były teczki, wtedy Wałęsa mógł się przyznać. Pan, tylko to znaczy... Wałęsa wszystko zrobił, a mimo to nie, to jakoś nie poszło. Właśnie nie, ja myślę, że najważniejsze jest jednak mimo wszystko życie w prawdzie i myślę, że Wałęsa był prostym robotnikiem, gdy podpisywał te zobowiązania. Potem zobowiązanie do współpracy z SB, tak. I myślę, że jego osoba w jakiejś mierze symbolizuje doświadczenie wielu naszego społeczeństwa w okresie komunizmu. Natomiast potem gdyby on się załamał w okresie stanu wojennego, myślę, że to byłby tak jak Kuwaj, który poszedł na współpracę, byłby to ogromny cios dla podziemnej Solidarności. Ale to co by mu pan powiedział? Nie, no, trzeba powiedzieć prawdę. Ludzie są grzeszni, popełniają błędy, są w stanie również te błędy przezwyciężać. Takie jest życie. Takie jest życie każdego człowieka, bez względu na to, jaki charakter tych błędów jest, bo każdy ma, że tak powiem, swoje błędy. W związku z tym myślę, że życie w prawdzie to jest jedno, a drugie, żeby nie wypowiadał się w sposób tak kuriozalny, bo ja osobiście kasuję ludzi na Facebooku, którzy notorycznie udostępniają jego kuriozalne wypowiedzi, dlatego że on jednak we świecie symbolizuje w jakiejś mierze, czy się nam to podoba, czy nie, Polskę. W związku z tym w takiej sytuacji myślę, że do dobrego tonu należy przemilczanie jego kuriozalnych wypowiedzi. Pan się pewnie z tym nie zgodzi. Chociaż widzę, że może i nie, że może nieoczekiwanie. Wie pan, że tak powiem, ta narracja polityczna i to, jak się na to reaguje, ona biegnie zupełnie innymi torami. No tak, ale... Ja się zetknąłem, wie pan, kiedyś z jednym z amerykańskich politologów, który właśnie na wykład Lecha Wałęsy zaprosił swoich studentów. Po co? Żeby zobaczyli i ocenili cechy przywódcze Lecha Wałęsy. Ja mówię, a o czym Lech Wałęsa mówi na tym wykładzie? On mówi, wie pan, nie wiem, nie słuchaliśmy wykładu. Nie. A mówię, jak to nie słuchaliście? On mówi, wie pan, no ludzie tej klasy mniej więcej wiadomo, co mówią. To nie ma żadnego znaczenia. Wie pan, ale to mówi wielkiej klasy politolog amerykański, a u nich nauki polityczne są naprawdę na wysokim poziomie. No dobrze, to więc zostawmy Lecha Wałęsę. Panie Lechu, dużo zdrowia. I wie pan, co to, to nas połączy. Życzenia zdrowia dla Lecha Wałęsy, prawda? Tak, absolutnie. A ja jeszcze chcę wrócić do jednej rzeczy. Wspomnieliśmy do stanu wojennego. Nie, ale pan, jak panie, już pan, mówimy, pan. Nie, jak już mówimy o Lechu, to może jednak jedna refleksja taka, którą, jak zauważyłem, młodzi ludzie rozumieją. Mianowicie, czy jest w historii świata druga osoba, o której w którymś momencie ludzie na świecie wszędzie wiedzą. Wiedzą pigmeje w Afryce, wiedzą plemiona indiańskie w Ameryce Środkowej, Inuici na północy. Już nie mówię o świecie polityki i tak dalej.
Otóż trzeba sobie odpowiedzieć, nie ma. Nie, no jest. Bauer, Cristiano Ronaldo. Nie, nie. To blisko, ale i tak jeszcze całe kilometry do Lecha Wałęsy. I trzeba to rozumieć, że pod tym względem Lech Wałęsa jest swego rodzaju kapitałem politycznym i trzeba umieć, przemilczać jego kuriozalne wypowiedzi. No, proszę bardzo, tu się zgadzamy w 100%. Cuda, proszę Państwa, to przed świętami cuda. Nie, ale ja jednak, może dlatego, że ja chcę tego posłuchać. Chcę usłyszeć odpowiedź na pytanie, najdziwniejsze miejsce, gdzie się ukrywaliście, panowie. Dobra, Marian opowie. Pani Marianie, niech pan opowie o tej przygodzie z klasztorem, bo ona ma drugie, tak, dalszy ciąg. Znaczy, ja oczywiście miałem załatwione, dlatego że zamierzałem z tego szpitala uciec oczywiście, bo po to załatwiałem ten szpital, ale czekałem, być może będą zwolnienia i tak dalej, chorych zwalniano, mnie akurat nie zwolniono. Jak przyszła bezpieka, no to miałem już zapewnione miejsce w tym klasztorze, gdzie tam przez ładnych kilka dni przebywałem. Ale tylko proboszcz i przeor wiedzieli, kim ja jestem, dla pozostałych zakonników, a to było w Rzeszowie, w klasztorze, tak? Ale w jakim zakonie? Kapucynów, także... Manie Piłka był kapucynem. Kapucynów czy Bernardynów? Ale to i tak... Franciszek Franciszkanie, no dobrze. Ale w każdym razie tylko przeor i proboszcz wiedzieli, kim ja jestem. Powiedzieli innym, że jestem zakonnikiem, który przyjechał tam z Włocławka czy z jakiegoś innego miasta na rekolekcje wewnętrzne. No, bo to było najłatwiej. I że jestem bratem, dlatego że gdybym był księdzem, musiałbym odprawiać mszę. W związku z tym przebywałem głównie sam, ale jak przychodziłem do kuchni, żeby się pożywić, jednego razu spotkałem innego brata. Zaczął mnie wypytywać, co robię, czy jestem za chrystianinem, czy mam pomoc w sprzątaniu kościoła i tak dalej. No ja tak zdawkowo próbowałem odpowiedzieć, obawiając się, że wpadnę z czymś, że tak powiem, czego nie znam. No i w pewnym momencie on mówi, słuchaj, bo my bracia musimy się trzymać razem, dlatego że ojcowie nami pomiatają, mają nas za nic. I wygłosił tutaj taką dłuższą mowę, jak z Monachi po prostu, namawiając mnie do walki klasowej w klasztorze. Ja pamiętam, zagryzałem usta, żeby nie parsknąć śmiechem, ale to było chyba taka najbardziej dowcipna sytuacja, jaka mnie spotkała właśnie w czasie ukrywania się. No, pan miał tego ukrywania znacznie dłużej. Tak, ale akurat właśnie tak, wie pan, najciekawsze... Najdziwniejsze miejsce właśnie. Nie, dziwnych miejsc nie było. Miejsca były standardowe, czyli warszawskie mieszkania w blokach wielkiej płyty. Więc tutaj nic ciekawego takiego nie było. Natomiast było jedno z mieszkań, gdzie niesamowitą osobą była gospodyni. Dlatego, że kiedy odparły się drzwi i wszedłem do tego mieszkania, ona się rozpłakała. Starsza pani się rozpłakała. No więc ja dyskretnie udałem się do swojego pokoiku i wieczorem przy kolacji pytam, mówię, no wie pani, pierwszy raz kobieta na mój widok tak zareagowała. Skąd się to bierze? A ona mówi, wie pan, dlatego, że w 1942 roku w moim mieszkaniu w Warszawie było ostatnie spotkanie powstańców 1963 roku. Więc mówi, ich pamiętam, ja działałem w konspiracji i teraz pojawia się pan w 1942 spotkanie powstańców styczniowych? Styczniowych. Żyło ostatnich czterech chyba jeszcze powstańców. Mieli ostatnie spotkanie, tak. No i przed wojną był na Pradze, mieli, że tak powiem, swój dom. Szanowny panie Marianie, to było przed wojną, my mówimy roku 80. Ja, ale to mówi o powstańcach, ona mówi, pamięta tych powstańców z czasu wojny. 63 roku, tak, styczniowy. I nagle zrozumiałem, że jak my w Polsce mówimy, że tu właśnie mamy we krwi tę konspirację, to ja nagle zrozumiałem, że rzeczywiście, proszę bardzo, ona jest jakimś łącznikiem tutaj w tym wszystkim, prawda? Ona sama zresztą wykazywała się fenomenalną w ogóle zdolnością jako gospodyni domu, prawda? Bo nie można było do tego mieszkania wejść. Ona stawała w drzwiach i nie można było wejść. To i jest kiedy ją, historia, która... Tak, to i kiedy ją Helena Łuczywo spytała, jak pani to robi, że drzwi się otwierają, ja widzę, że nie powinnam wchodzić do tego mieszkania. Ona mówi, proszę pani, gdybym ja nie umiała tak się zachować, to w czasie wojny u mnie była szkoła dla dzieci. I mówi, co najmniej trzy razy
byśmy wszyscy poszli pod ścianę. No dobrze, ale jednak kiedy pan się ukrywał, miał pan poczucie, jak ważne dla wielu ludzi to jest, że pan jest na wolności? W końcu, wie pan, nie każdy wszedł do hymnu. Dał na przykład Zbyszek Bujak, jak zwyciężać mamy. Wie pan, to jest, można powiedzieć tak, zostało mi to uświadomione w pewien bardzo specyficzny sposób. Mianowicie te dwie kobiety, Helena Uczywo i Ewa Kulik, opracowując mechanizm ukrywania się, powiedziały jasno: Zbigniew, ty po prostu masz się nie dać złapać. Dlatego, że jak ciebie nie można złapać, to upada mit wszechobecnej, wszechwiedzącej, wszechmocnej bezpieki. I to jest najważniejsze. Robotę ludzie zrobią. Ty masz się tylko nie dać złapać. I kiedy spotkaliśmy się między innymi z Władkiem Frasyniukiem, to właśnie też one starały się to przekazać Władkowi. Władek, nie szarżuj, nie spotykaj się, nie daj się złapać. On przyjął inną taktykę, dość szybko niestety. A jak bezpieka nie jest najsilniejsza, to możemy być o wiele bardziej odważni. I ja myślę, tak, że to przezwyciężenie strachu, to poczucie odwagi, myślę, że się udzielało ludziom po prostu. Panowie, jeszcze jedna rzecz. Poniekąd prywata, ale nie tylko prywata. Ja z Zofią Romaszewską poprosiłem kiedyś, by powiedziała kilka słów do mojej córki, mojej Zofii, to żeby nie było, że ja do swoich dzieci tylko chcę. Przed państwem, przed panami, nie przed państwem, przed panami stoi nasz 15-16-letni słuchacz, słuchaczka. Co mu macie do powiedzenia teraz, po tych wszystkich swoich doświadczeniach, po tych latach? Marian Piłka, tu jest kamera. Mówi pan do 15-latka albo 15-latki. To może zacytuję fragment wiersza Konstantinosa Kawafisa. Tam jest taki fragment, który mówi: niech lekkomyślni zwą mnie lekkomyślnym. Poważne sprawy traktowałem zawsze bardzo poważnie. I to jest fragment z wiersza, który może dziwnie brzmi, bo bizantyjski dyplomata pisze wiersz na wygnaniu, ale w gruncie rzeczy poważne sprawy należy zawsze traktować bardzo poważnie. Nawet jeżeli się niektórym wydają one niepoważne. Zbigniew Bujak, co by pan powiedział 15-latkom, 15-latkowi? Mając 15 lat, wchodzi się już w dorosłe życie. Mając 15 lat, trzeba już rozumieć, jakie się ma, albo nawet więcej, jakie się chce mieć prawa. I tyle mieliśmy mniej więcej my, 15+, 20+, kiedyśmy się brali za organizowanie Solidarności. I we współczesnej Polsce, we współczesnej Europie ja nie mam cienia wątpliwości. Przyszłość, a także do pewnego stopnia nasz los w waszych rękach. Ludzi 15+, 20+, pod jednym warunkiem, że weźmiecie te sprawy Europy i Polski w swoje ręce. No dobrze, to mamy teraz przesłanie. Święta idą. Święta w domu? Tak. W domu, w domu. W domu, w domu. Chłopska tradycja, bo jak się dowiedziałem, myślałem, że pan, no, pan był robotnikiem, to mi się wydawało, że pan w robotnicze życie, ale nie. No, ja już tam, wie pan, od 4 roku życia w Podkowie Leśnej, więc. Ja ale wie. Tradycja, gdy chodzi o pewien, wie pan, charakter domu i kultury, tradycja chłopska. Tylko od razu panu powiem, kiedy zdarzyło mi się rozmawiać z przedsiębiorcami niemieckimi i pytałem ich: powiedzcie mi państwo, sukces Europy Zachodniej, z czego się bierze? Oni powiedzieli: z protestantyzmu. Trzeba dobrze to rozumieć. Mówię, a w takim razie jaką w Polsce mamy ideę, kulturę, która by nam mogła pomóc w transformacji? Oni powiedzieli: jak to jaka? Tradycja chłopska. Trzeba codziennie wstać, trzeba codziennie swoją pracę wykonać, prawda? I to każdego dnia w każdym roku. To akurat powinno być panu bliskie. Pan wstaje codziennie o 5:00. Nawet wcześniej. Czasami o 6:00 jestem już w pracy. Ale ja myślę, że ja sobie uświadomiłem znaczenie tej tradycji chłopskiej w obozie dla internowanych, jak się zaczęła robić wiosna. Dlatego, że miałem takie poczucie, że oczywiście wywodzę się z tego środowiska wszystkimi swoimi korzeniami i tak dalej. Ale miałem poczucie, że skończyłem studia, wyszedłem z tego środowiska i gdy się wiosna zaczęła robić, ja nie mogłem wyglądać przez okno, bo mnie rozbierało. I później profesor Chrzanowski powiedział, że jak on siedział w latach 50. w więzieniu, to najgorzej więzienie znosili górale i chłopi. I wtedy sobie uzmysłowiłem, że to siedzi znacznie głębiej niż my się z tego zdajemy sprawę. Ja z przerażeniem spojrzałem na zegar, to jest chyba najdłuższa moja rozmowa. Ja bym ją
ja bym ją chętnie jeszcze pociągnął, ale naprawdę pora już kończyć. Kłaniam się nisko panom i tym, którzy nas oglądali. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.